Cześć! W poprzednim odcinku Sekretów Waporyzacji wyjaśniłem, czym jest waporyzacja. Jeżeli jeszcze go nie widziałeś, możesz zrobić to teraz. Gdzieś tutaj wyświetli się link. W dzisiejszym odcinku zaś skupię się na tym, czym różnią się waporyzatory od siebie, no i jak wybrać najlepszy, dostosowany do swoich potrzeb. Partnerem merytorycznym Sekretów Waporyzacji jest polska firma Vapefully, która jest liderem w Polsce w zakresie waporyzacji, a swoje produkty sprzedaje także w całej Europie. W swojej ofercie mają tylko bezpieczne dla zdrowia waporyzatory, uznane producentów. Dzięki tej współpracy mogę nadal rozwijać kanał, a wy uzyskujecie specjalny kod promocyjny, który znajduje się w opisie filmu. Myślę, że najważniejszą kwestią przy wyborze waporyzatora jest przemyślenie naszego dotychczasowego stylu korzystania z ziół. Waporyzator możemy dobrać w taki sposób, aby odpowiadał jak najbardziej formie, którą lubimy, intensywności czy okolicznościom. I odpowiadając sobie tutaj na te pytania, jesteśmy w stanie później dobrać waporyzator w taki sposób, że nie wydamy zbyt dużo, a uzyskamy dokładnie to, na czym nam zależy. Pierwszym podstawowym wyborem jest przemyślenie tego, czy chcemy mieć waporyzator stacjonarny czy przenośny. Jeżeli chcesz korzystać z waporyzatora tylko i wyłącznie w domu, to waporyzator stacjonarny może być dobrym rozwiązaniem. Takie waporyzatory wymagają stałego dostępu do gniazdka elektrycznego, dzięki czemu są bardziej wydajne, bo może być w nich zamontowany element grzewczy o zdecydowanie większej mocy. Wśród waporyzatorów stacjonarnych najbardziej znany jest Vulcano, gdzie parą wypełnia się balon. Można także parę przyjmować za pomocą silikonowego węża, jak w przypadku Riser V-Tower. Są też takie, które łączą oczywiście w sobie te dwie możliwości. I tutaj waporyzator stacjonarny zdecydowanie się sprawdza, kiedy inhalacji dokonujemy z całą rodziną czy grupą przyjaciół. Drugą możliwością jest wybór waporyzatora przenośnego. Takie rozwiązanie może być szczególnie korzystne w sytuacji, kiedy najważniejsza jest dla nas mobilność i chcemy mieć sprzęt, który łatwo jest schować i który nie wzbudza zbędnych pytań odwiedzających nas gości. Jak to może mieć miejsce w przypadku waporyzatorów stacjonarnych? Obecnie rynek waporyzatorów przenośnych rozwinął się bardzo mocno i mamy szeroką możliwość wyboru sprzętów, które łączy z reguły to, że zasilane są akumulatorami wielokrotnego ładowania, dzięki czemu możemy zabrać je praktycznie wszędzie, a dzięki niewielkim rozmiarom bez problemu mieszczą się w kieszeni. Dla mnie to, że mogę bez problemu zabrać waporyzator wszędzie ze sobą, czy to na spacer, na wakacje, czy na imprezę, jest olbrzymią zaletą. Tak jak wspomniałem także w poprzednim filmie, są one bardzo dyskretne i dla niewtajemniczonych osób wyglądają po prostu często jak e-papierosy. Co więcej, technologia poszła mocno do przodu i niektóre z nich mają już jakość pary porównywalną do swoich stacjonarnych konkurentów. W przypadku waporyzatorów przenośnych podstawowym podziałem jest ten pod kątem stylu inhalacji. I mamy tutaj do wyboru waporyzatory sesyjne oraz waporyzatory on demand. I w przypadku waporyzatorów sesyjnych, najprościej mówiąc, zioła, którymi nabiliśmy komorę, muszą zostać wykorzystane podczas jednej sesji, gdyż są ogrzewane przez komorę grzewczą przez cały czas inhalacji, również pomiędzy zaciągnięciami. Przerwanie sesji powoduje pogorszenie wydajności oraz smaku, w dużej mierze więc przypomina to po prostu palenie tradycyjnego skręta i tutaj inhalacji można dokonywać oczywiście w kilka osób. Takimi waporyzatorami sesyjnymi cieszącymi się dużą popularnością są m.in. Pax, Mighty czy DaVinci IQ. W przypadku waporyzatorów on demand możemy wziąć kilka wdechów i przerwać inhalację w dowolnym momencie, aby dokończyć ją później bez żadnych strat. Wynika to z tego, że rozgrzewają się one bardzo szybko, dają parę dosłownie w kilka sekund, a zioła ogrzewane są tylko i wyłącznie w momencie zaciągania się. Jest to więc metoda dużo bardziej wydajna niż w przypadku waporyzatorów sesyjnych i takie waporyzatory z reguły przeznaczone są do jednoosobowego użytku i charakteryzują się dużo krótszą żywotnością baterii. Taka metoda przypomina tak naprawdę palenie z bonga czy z fifki, gdyż bierzemy po prostu kilka szybkich wdechów i odkładamy urządzenie. Waporyzatorami on demand są m.in. Sticky Brick, VapCap M czy Grasshopper. W opisach waporyzatorów można się natknąć na takie określenia jak kondukcja czy konwekcja. Jeżeli ktoś uważał na fizykę, to może coś tam świtać w głowie. Najprościej mówiąc, chodzi tutaj o różnicę w sposobie ogrzewania ziół przez dany waporyzator. W przypadku waporyzatorów kondukcyjnych grzałka rozgrzewa komorę, która przekazuje swoje ciepło ziołom i zaczynają one parować. Łatwo to sobie wyobrazić, jeżeli przypomnimy sobie, że po prostu kondukcja to jest przewodzenie cieplne. W przypadku zaś waporyzatorów konwekcyjnych gorące powietrze
powietrze zostaje przepuszczone przez zioła, zostają one ogrzane i tym samym zostaje wydzielona para. Czy jest jakaś duża różnica między nimi? No z reguły wapocytatory kondukcyjne są po prostu tańsze, mniej wydajne i para w nich może szybciej tracić smak. Plusem jest jednak dłuższa żywotność baterii oraz to, że nie wymagają mieszania w komorze w trakcie inhalacji, co znacznie ułatwia waporyzowanie poza domem. Zdecydowana większość modeli kondukcyjnych to modele sesyjne. Waporyzatory konwekcyjne są bardziej zaawansowane technologicznie, co ma wpływ na ich wyższą cenę. Zużywają także więcej energii, ale oferują nieco lepszą wydajność, jakość i smak pary. Niestety wymagają mieszania w komorze w trakcie inhalacji, aby ułatwić przepływ powietrza. I takimi waporyzatorami najczęściej są waporyzatory typu on demand. Są też waporyzatory hybrydowe, które łączą sobie i kondukcję, i konwekcję i mają różne proporcje tych dwóch metod ogrzewania. W ten sposób producenci starają się łączyć zalety każdej z tych metod. Takim przykładem jest na przykład Mighty, który działa głównie w oparciu o konwekcję, ale ma w sobie także elementy kondukcji. Większość dostępnych modeli to waporyzatory elektroniczne, które zasilane są sieciowo czy baterią. Są też takie, które uniezależniają nas od źródła prądu, czyli waporyzatory butanowe, gdzie źródłem ciepła jest spalanie butanu, najczęściej poprzez ogrzewanie waporyzatora zapalniczką butanową typu Jet Flame. Waporyzatory te z reguły są tańsze od elektronicznych i wyglądają ciekawie. Do najbardziej znanych waporyzatorów butanowych należą m.in. VapCap M czy Sticky Brick. To, czy wybierzemy waporyzator stacjonarny, przenośny, sesyjny, on demand, konwekcyjny, kondukcyjny, hybrydowy, butanowy czy elektroniczny, w dużej mierze zależy od naszych preferencji i naszego stylu życia. Nie ma jednego uniwersalnego waporyzatora, który odpowiadałby wszystkim. Każdy z nas ma inne potrzeby, więc bardzo fajnie, że mamy duży wybór. Jest kilka takich jednak uniwersalnych rad, które moim zdaniem są bardzo ważne przy wyborze waporyzatora. Po pierwsze, wybieraj zawsze waporyzatory, które są bezpieczne dla zdrowia. I dostawałem tutaj od Was różne wiadomości, że zakupiliście kiedyś na przykład waporyzator na AliExpress czy jakąś tam przejściówkę. I uważam takie rozwiązanie za mocno ryzykowne, gdyż korzystając z waporyzatorów, do których użyto najtańszych materiałów, możemy być narażeni na wdychanie oparów topionego plastiku czy rozgrzanych podzespołów elektronicznych, a także toksycznych gazów wydzielanych przez rozgrzane do wysokiej temperatury baterie, czy wręcz opary metali ciężkich użytych do produkcji grzałki. Kupując na takich portalach, narażamy się również na zakup podróbek. Oczywiście są takie droższe waporyzatory jak Pax, Mighty czy DaVinci, które odpowiednio zapracowały na swoją renomę i ich jakości możemy być pewni. Skąd jednak możemy wiedzieć, czy inne waporyzatory, szczególnie jeżeli szukamy takich bardziej budżetowych rozwiązań, mają odpowiednią konstrukcję, która zapewnia chłodzenie pary, czy są wykonane z takich odpowiednich, bezpiecznych materiałów? Moim zdaniem odpowiedzialność za sprawdzenie tak ważnych kwestii warto przerzucić na kogoś innego, kto swoją marką zagwarantuje, że to, co ma w ofercie, jest w pełni bezpieczne. I dla mnie takim gwarantem jest firma Vapefully. I tutaj, decydując się na współpracę z nimi, sprawdziłem wcześniej, jakie mają waporyzatory w swojej ofercie i jaką renomą cieszą się one w świecie niezależnych recenzentów. I bardzo mi się spodobało to, że nie mają żadnego waporyzatora o wątpliwej renomie. Dzięki temu, kupując u nich nawet najtańszy waporyzator, mogę czuć się w pełni bezpiecznie. Po drugie, bardzo dobrze przemyśl zakup, a wtedy waporyzator będzie Ci służył naprawdę długo. Zastanów się, czy głównie będziesz korzystał z niego w domu, czy może także na mieście. Czy będziesz korzystał samemu, czy z grupą innych osób. A także, jakim dysponujesz budżetem oraz jak często korzystasz z ziół. Po przemyśleniu tego wszystkiego dużo łatwiej będzie Ci wybrać waporyzator dostosowany do Twoich potrzeb. To, na co ja zwracam uwagę zawsze, to po pierwsze wygląd. Waporyzator po prostu musi mi się podobać. Dalej sprawdzam, czy jest możliwość kontroli temperatury, jak długa jest gwarancja, jak duża jest komora i czy jest możliwość na przykład nabicia jej tylko do połowy, czy w ogóle łatwo się obsługuje ten waporyzator oraz czy jego cena jest współmierna do tego, co oferuje. To już wszystko w tym odcinku. Jeżeli Ci się podobało, zostaw proszę łapkę w górę. Tradycyjnie dziękuję serdecznie wszystkim wspierającym mnie na Tip and Donation. Zasubskrybuj też proszę moje pozostałe
pozostałe kanały oraz kanał firmy Vapefully, której serdecznie dziękuję za współpracę. Pamiętajcie także, że w opisie filmu jest kod promocyjny do wykorzystania w ich sklepie. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące waporyzacji, napisz proszę w komentarzu, a na najciekawsze czy na najczęściej powtarzane odpowiem w kolejnym odcinku serii, kiedy to również będzie do wygrania waporyzator od firmy Vapefully. Przejrzyj proszę więc ich ofertę i napisz w komentarzu waporyzator, który uważasz za najlepszy dla siebie, a może właśnie to on będzie do wygrania w kolejnym odcinku serii. Dzięki wielkie, że oglądałeś do końca. Trzymaj się mocno, pozdro, cześć!